I witam po raz kolejny w Let's Play z Need for Speed Most Wanted. Bierzemy się za Roniego, czyli kierowcę numer 3. Kupiliśmy nowe auto, Forda GT, mimo już nie jest on na papierze lepszy od Lamborghini Gallardo. Jednak dalej będę nim jeździł, nadal. Zobaczymy, co to za troszkę potrafi. I tak, nawiasem mówiąc, powiem, wygląda stuningowany Ford. Żadnych bodykitów, żadnych wlotów. Jedynie ładne oldschoolowe malowanie w postaci podwójnego paska przez środek. Co to jest? Eliminacja. Zobaczymy, jak sobie Ford radzi. Na pewno prowadzi się lepiej w zakrętach niż Gallardo. No ale brak silnika i sprężarki ostatniego poziomu może być małym krokiem wstecz względem tego, co prezentował Gallardo. No ale niemniej, gdybyśmy nie wylosowali Gallardo, to i tak byśmy jeździli Fordem, tak ulepszonym, więc to tylko takie błędne wrażenie. Miałeś jechać tą dłuższą trasą. Co to w ogóle za eliminacja to jest? No dobrze, to jest długa trasa. Trzeba uważać, żeby się nie porozbijać. Kolejny już wytłumaczę, dlaczego Ford GT jest lepszy niż powiedzmy Carrera GT. Carrera GT jest zajebiście szybka, ale prowadzi się gorzej. Carrera GT też sobie kupimy, będziemy już. Tego nie było. Nie widzieliście. Carrera GT też kupimy, będziemy mieć na to kasę. I będziemy sobie zmieniać auto na z okazji prób prędkości, będziemy szaleć karierą GT. Proszę bardzo, dokładnie pokonuję zakręt. Cholernie długa trasa, co to ma być? To jeszcze nie koniec? Boże święty. To ma być. Na trzy okrążenia tak jechać, jeszcze powinien to potem powtórzyć, bo przegram. Ło, piękny zakręt. Tak należy pokonywać zakręty, jeśli chce się przegrywać. Tu. Ale dosłownie filmowo przejechałem ten ułameczek sekundy przed przeciwnikiem. Szkoda, że to nie było ostatnie okrążenie. Mając życie i tą grę, na ostatnim okrążeniu nie będę miał takiej oferty. Dlatego trzeba grzecznie jeździć. Ups. Durny Viper, no odważysz się, zostań z tyłu. Musiał za jego zdrowie. W kanałach przegrać. Nie ma to jak popełniać podstawowe błędy w trakcie jazdy. Typu lądowanie po hopie ze skręconymi kołami. No ty gnoju. Dosłownie gnój z niego. Ten się dalej rwie, no zobacz go. Z Viperem. To jest właśnie najgorsza rzecz, bo czasem mamy tego farta, że auto, które jest najlepsze w stawce, ma pecha na powiedzmy pierwszym czy drugim okrążeniu i wypada z trasy, więc na ostatnim się użeramy z tym słabszym autem i nie jest tak tragicznie. No a kurde, dalej zresetowało. Trudno, zaryzykuję.
O, płot nie był tak ciężki w skasowaniu. Tak, tu jest chamski zakręt. Ups. Nie o to chodziło. Coś mi mówi, że na trzecim okrążeniu też nie będę miał takiego farta. Trzeba się skupić bardziej. No zobacz, go nie skasował tej osobówki. A może pick-upa? O, chyba tak. Ups. Za późne hamowanie. Już wyląduje. Co za cwaniak, no. A pojechał w dłuższą stronę. I chyba się nie rozbił się. Myślałem się o tira rozbił. No tak, brawo, yeah! Piękną stratę mam, chyba jej nie odrobię. To było niebezpieczne. Zobacz go, nie ma zamiaru zwalniać. Rozbijesz się o coś, no. Czy oni nie czytają scenariusza? No. Się będę pieprzył. O, już tu? Teraz tam zostań z tyłu, bo to już jest... Tak. Parkometry są o wiele wredniejsze od... O tak. No nie rozbił się, no co za menda. Oszukujący komputer jest o wiele bardziej wkurzający niż oszukujący żywy gracz w multi. Chociaż ja na multi nie gram, więc... A tym bardziej nie w Need for Speed Most Wanted na multi. Próbowałem, ale były takie lagi, że się nie dało grać. Przez pierwsze kilkaset metrów byłem pierwszy, a potem nagle miałem stratę jakichś 10 sekund. Teraz chwila prawdy, bo... Wszystko zależy od tych dwóch ostatnich zakrętów. Ale Viper doczytał scenariusz. Dobrze. Dobrze. Kursor, co tu jest dalej? Jeszcze jedna eliminacja. Fuck. O, M3. Jedyne BMW w tej grze. No i chyba z M3 się będziemy ścigać do końca. Tu jest skrót zamknięty. Jak widać, papierowe statystyki, znaczy te, które widujemy w menusach, nie mają jakiegoś wielkiego odzwierciedlenia, jeśli chodzi o grę. Tylko jeśli będziemy testować samochody między sobą, to będzie to widać. Normalnie nie ma tej różnicy widać. Bo gdybym nie wylosował Gallardo, jeździłbym Caymanem i teraz bym kupował Forda i Ford byłby lepszy od Caymana. Dobrze, że ta gra nie jest na tyle realistyczna jak powiedzmy 80 Degrees of Steel, czy tam Hard Tracki, mówiąc potocznie. I nie trzeba tankować auto, bo Ford GT to jest jedno z najbardziej paliwożernych
aut, jakie istnieje. Przeciwnik zaliczył w topę, nie chcę zapeszać, ale mają całkiem sporą stratę. Znowu kogoś obróciło. Ta dwóch się rozpieprzyło i tam jeden już nadgania. Pięknie się prowadzi to auto. Różnica głównie dlatego, że Lamborghini w zakrętach było trochę sztywne. O, tu trzeba uważać. Jak już zainstalujemy Poronim silnik i turbo, to naprawdę. Można jeździć Carrerą. Carrerą ukończyłem grę chyba dwa razy. Carrerą GT oczywiście. I mieć radochę z prędkości, jakie rozwija. Jednakowoż, no... jednocześnie będziemy mieć nieco frustracji, jeśli chodzi o zakręty, bo nie prowadzi się tak dobrze. Mniej więcej coś w stylu Lamborghini się prowadzi. Już nawet nie pamiętam, ale... wow! Ale podbiło. Będę pamiętał, żeby tak nie jechać przez krawężniki. Do prób prędkości chyba wezmę Gallardo. No i mam trzecie okrążenie, żebyśmy się nie nudzili. Komputer postanowił nadać nieziemską prędkość naszemu przeciwnikowi, tak żeby mógł nas dogonić. I oto jest, już za nami. Pozdrowienia do wszystkich cheaterów. Rozbij się. Masz aż trzy okazy, żeby się rozbić. Tak, jest. Bez komentarza. O, tu się drzewka nie resetują. No. Pięknie się prowadzi w zakrętach. Normalnie pięknie. Teraz o ile nie zaliczę żadnego dzwonu, to powinienem wygrać. Tu gdzieś podbijało, trzeba uważać. Tu. Jak widać, auto nie rozwija jakichś kosmicznych prędkości. Ledwie 280. Tego wezmę do prób prędkości Gallardo. O tak. Czego? Nart, co to znaczy?